Justyna. Justyna, teach me your game. <laughs> to jest level zouzy, level knucia, który jest nie nieosiągalny dla zwykłych śmiertelników. Czy słyszeliście o tym, że wyprawia się w polskich mediach i biznesie ostatnio coś, co ludzie nazywają polską sukcesją? A to dlatego, że wydarzenia, które obserwujemy są identyczne, przedziwnie identyczne do tego, co dzieje się w serialu Sukcesja. Chodzi o naszego polskiego, naszego rodzimego mogula medialnego, Zygmunta Solorza, który... Zaczynał swoją karierę jako Zygmunt Krok. I już jako Zygmunt Solosz Żak został właścicielem takich spółek jak Grupa Polsat+, Netia Telewizja Polsat, Eleven Sports, Elektrin, Port Praski, Plus Bank, Premium Mobile i Grupa Kapitałowa ZEPAK. To generalnie chodzi o elektrownie. To jest sporo rzeczy. To jest spory kawałek polskich mediów do trzymania w garści. To jest też sporo kasy, bo Zygmunt jest wart 8 miliardów złotych plus 15 miliardów złotych w, w kredytach od państwowych banków. Więc chodzi o, o spore stawki. I o te stawki toczy się e, cała ta polska sukcesja. Ktoś się zapytał na czacie, Dlaczego Zygmunt Solosz Żak? Otóż Zygmunt Solosz, ponieważ jest to nazwisko jego pierwszej żony, Ilony Solosz, z którą miał syna, ma syna Tobiasza Solorza. Z Iloną następnie się rozwiedli, po czym wziął ślub z Małgorzatą Żak, z którą ma syna Piotra Żaka i Aleksandrę Żak. Wzi ma więc dwa nazwiska po dwóch żonach. Zygmunt, Solosz, Żak. Piękne znalazłam zdjęcie Magdaleny z tym jelonkiem. Bardzo fajne. Byłoby super śmiesznie, gdyby wziął sobie jeszcze nazwisko trzeciej żony do kolekcji, jak już zaczyna kolekcjonować, ponieważ niedawno wziął ślub z Justyną Kulką. Zygmunt, Solosz, Żak, Kulka? Bo to byłoby najbardziej kul cool nazwisko na całym świecie. No, i słuchajcie, o Justynę kulkę wszystko się rozbija, bo jest to spór o sukcesję spółek Soloza, jak już ustaliliśmy, w których w radzie nadzorczej zasiadają i tobiasz i Piotr, czyli oba jego synowie, w radach nadzorczych prawie wszystkich tych spółek tych elektrowni, cyfrowego Polsatu, Neti, Polkomtela, Interi. A te wszystkie spółki są z, zarządzane przez fundację TV, która jest zarejestrowana w Liechtensteinie. I ta fundacja powstała po to, jako taki mechanizm do sterowania całymi ogromnym mechanizmem, jakim są y, spółki medialne Solorza. I beneficjentem tego TV Foundation są Obaj synowie, Solorza oraz jego córka. Z tym, że synowie mieli zostać też spadkobiercami. Przejąć władzę w zarządzie tej fundacji, kiedy Zygmunt nie będzie już w stanie jej prowadzić. Córka nie chciała się mieszać w biznesy. Dodani zostali jako beneficjenci do tego TV Foundation po tym, jak zdiagnozowano u Zygmunta Rzadką chorobę genetyczną, której ofiarami padli również jego ojciec, dziadek, która sprawia, że ma częste mikrowylewy w mózgu. No i diagnoza jest kiepska, jakby nie wróży dobrze na jego stan zdrowia na przyszłość. Nasz timeline wygląda tak, że 23 maja 2023 roku Solosz, Zygmunt Solorz zapisuje. Tworzy taki zapis o tym, że przepisze fundację synom, i ona przejdzie pod ich władzę, kiedy on nie będzie już zdolny do, do sprawowania władzy samemu. I ten zapis ma wejść w życie 15 grudnia 2023, ale nie wchodzi, ponieważ 17 sierpnia następuje unieważnienie nagle tego postanowienia, za to w marcu 2024. Zygmunt bierze ślub z Justyną Kulką. Kim jest Justyna Kulka? To absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła studia MBA, pracowała w sektorze telekomunikacji i nowych technologii, no i pracowała również w wielu spółkach Zygmunta. Zasiada... Odkąd weszła z nim w związek, zasiada w Radzie Nadzorczej Cyfrowego Polsatu, Telewizji, Polsat, Polkomtelu, Neti Interi, Liberty Poland, Mobiem, PGE Pak Energię Jądrowe i Plus Bank. 23 września zarząd i rady nadzorcze spółek większości spółek Zygmunta dostają przedziwny list na maila. Od dzieci Zygmunta, który, w którym najważniejszy fragment brzmi: Od niemalże dwóch miesięcy kontakt z naszym ojcem jest utrudniony, a w kontekście jego uwarunkowań osobistych i zdrowotnych, połączonych z niemożnością porozmawiania z nim bezpośrednio i osobiście, nie jest jasne, czy wydawane przez osoby trzecie w jego imieniu decyzje są w istocie jego decyzjami. I proszą, żeby się wstrzymać z wykonywaniem jakichkolwiek działań na podstawie decyzji podjętych przez te osoby trzecie w oczywisty sposób yy, mówiąc o Justynie Kulce. Wow, Bartek pisze, fun fact, puszczałem pilot gry komputerowe show Piotrowi Żakowi i się śmiał. To teraz chyba nie jest mu do śmiechu. Co nie ma nic wspólnego z gry komputerowe show, ale mm, tak czy inaczej, chyba nie jest mu do śmiechu. Bartek, casually name dropping in the chat. E, więc e, tak, e, trochę się wszyscy zdziwili tym listem. Zwłaszcza, że potem dwa dni później, 25 września e, Zygmunt kieruje list do 2000 pracowników grupy Polsat+. Plus, pisząc, w ostatnim czasie zdałem sobie sprawę, iż angażowanie na obecnym etapie moich dzieci w zarządzanie firmami nie przyczynia się do wyższej stabilności w firmach, ani do budowania ich lepszej przyszłości. Postanowiłem zatem zmienić tę sytuację i podjąć działania w celu odwołania w najbliższych tygodniach moich dzieci z władz odpowiednich spółek. I Haruka 5677 pisze: Zygmunt był jak: You're not serious people. Czy to nie jest najbardziej Logan Roy rzecz do powiedzenia? Angażowanie moich dzieci w zarządzanie moimi firmami ani się nie przyczyniają do ich stabilności, ani do lepszej przyszłości tych dzieci. <ścoughs> albo Zygmunt na starość odkrył, że tworzenie Nepo Babies nie jest najlepszym mechanizmem, naj jest najzdrowszym mechanizmem społecznym, albo, jak wiele osób zakłada, to nie Zygmunt pisał ten list. <ścoughs> Mi pisze: Hiking do Set pasożyty out. <noise> to prawda, Logan Roy raczej powiedziałby im to w twarz niż mailem do pracowników. I to jest takie piękne w tej historii, że zazwyczaj one się rozgrywają kompletnie poza naszą świadomością, za naszymi plecami, a to my do, do tego wszystkiego mamy dostęp i to jest niesamowite. W to wszystko zamieszany jest jeszcze mecenas Jerzy Modrzejewski, który jest przyjacielem Zygmunta, prowadzi jego interesy już, jeszcze od lat 90. Jest jedynym z jego bliskich kręgów, który opowiada się za Justyną Kulką. I razem z synem ma pełnomocnictwa do zarządzania majątkiem Zygmunta. <grytanie> Sylwanian Lestat pisze: Hi Jerry! <grytanie> Coś pięknego. 1 sierpnia 2024 roku następuje kolejna scena rodem, jak z sukcesji, ponieważ dzieci przyjeżdżają na spotkanie z ojcem. Jego córka przylatuje z Ameryki, bez mecenasa i bez Justyny Kulki, co u niego wybłagali. I podobno od pierwszych chwil wraca kwestia sukcesji. Solosz mówi, że chciałby wszystko tak podzielić, żeby nie było kłótni między dziećmi a Justyną, yy, według Wyborczej.pl. Jednocześnie podczas tego spotkania Zygmunt przekazuje zarząd fundacji dzieciom. Postanowienia wchodzą w życie tego samego dnia. Sukcesja zostaje ustalona. All is good. Czy na pewno? Dwa dni później, 3 sierpnia 2024, kulka i mecenas wzywają dzieci do gabinetu i mówią, że Zygmunt nie wiedział, co podpisuje. Justyna Kulka według wyborczej mówi: To trzeba cofnąć i zrobić inaczej. Zapis o przekazaniu sukcesji zostaje wstrzymany na potrzeby rozmów między Kulką a dziećmi do 16 sierpnia. Tak wynegocjowali. Wstrzymujemy realizację tego zapisu. Do 16 sierpnia musimy pogadać. Ale to był fortel, bo oni nie idą pogadać. Bo już 13 sierpnia Solosz składa oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych. Tego pisma, które wysłał Lichtenstein, do Liechtensteinu o przekazaniu sukcesji swoim dzieciom. Zygmunt oświadcza, oświadczenie zostało złożone przeze mnie pod wpływem wywołanego podstępnie błędu. Więc tak. Justyna Kulka namawia dzieci, żeby wstrzymały realizację zapisu do 16 sierpnia, po czym 13 sierpnia Zygmunt nagle wycofuje się z całego zapisu. I co tu się dzieje? Cała sprawa trafia do sądu w Liechtensteinie, który ma rozstrzygnąć, czy faktycznie dzieci podstępem zmusiły ojca do podpisania tego papieru, co będzie trudne do udowodnienia z jednej strony. Z drugiej strony nie wiemy nic na temat żadnych dowodów w tej sprawie. Justyna Kulka sądzi się z dziećmi. Zmartwiona córka Soloża, która była jest podobno jego ukochanym dzieckiem. Twierdzi, że nie ma od miesięcy dostępu do ojca w ogóle. Że jeździ do wszystkich jego posiadłości, próbując go spotkać, że śledzi na jakiejś stronie jachty jego, żeby sprawdzić, czy gdzieś nie wypłynęły, czy przypadkiem go tam nie ma i generalnie próbuje się z nim skontaktować, ale za każdym razem, jak próbuje, odbiera Justyna, a nie jej ojciec. Eee, dlaczego w Liechtensteinie sąd to sądzi? Ponieważ w Liechtensteinie zarejestrowana jest ta fundacja. No, i we wszystkie, w całej kłótni biorą też udział tzw. zwani ludzie 15 piętra, czyli taki najbardziej zaufany krąg współpracowników Solorza, wśród których nigdy nie było Justyny. Justyna pracowała w tych spółkach, nigdy nie doszła tak wysoko w hierarchii, żeby zostać jednym z ludzi 15 piętra, ale jak widać, znalazła sobie inną ścieżkę, prosto na szczyt, i według tych ludzi z 15 piętra. Justyna stopniowo ograniczała kontakt dzieci z ojcem, była przy każdej ich rozmowie, odbierała jego telefon i albo przekazywała go Zygmuntowi, albo mówiła, że nie może rozmawiać. Zaczęła odsuwać od niego przyjaciół, zwolniła najbardziej zaufaną asystentkę, panią Bożenę, tylko nie Bożena, i starych współpracowników. Wreszcie wprowadziła się do jego gabinetu, co w grupie jest sytuacją bez precedensu, bo Solorz zawsze przyjmował tam sam. I teraz przy obiadowym stoliczku sąsiadującym z jego biurkiem, stale siedzi ona z laptopem i kontroluje każde spotkanie. To ona decyduje, kto wchodzi, a kto nie, i ma nawet pilota do drzwi. Nawet podczas spotkań prowadzonych online, ona i Solosz pojawiają się razem w obiektywie kamery. Justyna. Justyna, teach me your game. To jest level zouzy, level knucia, który jest nieosiągalny dla zwykłych śmiertelników. To wszystko oczywiście allegedly. Nie muszę tego mówić, bo i tak czytam tylko to, co pisze Gazeta Wyborcza. To wszystko jest oczywiście według Gazety Wyborczej. Cały ten fragment. Nie ja. Co ja tam wiem? Ja nic nie wiem o tych ludziach. <laughs> Justy. I didn't know you're cool like that. <laughs> Adam i Ewa. Rok 2024. <laughs> Czy to nie jest piękne? Wow. Dosłownie sukcesja na żywo. I my możemy to wszystko oglądać i podziwiać. Um, Jak ludzie ponad nami żonglują sobie miliardami dolarów, których nigdy na oczy nie zobaczymy, które są im pożyczone z polskich banków, więc w zasadzie yy... z naszych procentów, z naszych kredytów. Jej! Oh, 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 oh. <laughs> nice.